Witam serdecznie. Dzisiaj krótki materiał filmowy na temat oględzin zewnętrznych lokomotywy S186 Trax. Chciałbym pokazać, na co przede wszystkim należy zwracać uwagę przy przyjmowaniu lokomotywy do ruchu. Jednym z głównych elementów na zewnątrz lokomotywy są oczywiście zderzaki. Zderzaki z możliwością trwałego odkształcenia. Odkształcenie to następuje w przypadku najechania na przeszkodę, no generalnie przekroczenia pewnych sił, na które ten zderzak został zaprojektowany, którą energię może po prostu pochłonąć bez trwałego uszkodzenia. Powyżej tej energii zderzak został trwale uszkodzony, znaczniki te się chowają, a pochwa zderzaka tutaj się wywija, pochłaniając energię uderzenia. Także przede wszystkim musimy zobaczyć, czy widoczne są na wszystkich czterech zderzakach te oto, w tym przypadku akurat żółte wskaźniki. Idąc dalej, zgarniacz torowy jest to ten oto element, pełni on również funkcję pługu odśnieżnego. Zgarniacz ten nie może być opuszczony w przypadku uderzenia w jakąś przeszkodę, na przykład dzika bądź jakieś większe elementy. Zgarniacz ten się opuszcza, także tutaj nie może być mniej niż 10 cm od główki szyny do zgarniacza. Także oglądamy zgarniacz. Oczywiście sprzęg śrubowy UIC, sprzęgi powietrzne, przewodu głównego i przewodu zasilającego, gniazda zasilania, gniazda ogrzewania. Powyżej gniazda UIC, wycieraczki, reflektory, czy są w całości, czy szyby nie są uszkodzone. Wszelkie stopnie manewrowe, wszelkie stopnie na czole pojazdu, poręcze. Idąc dalej, należy sprawdzić, czy pozamykane są wsypy piasku, czy nie są uszkodzone czujniki na podwoziu. Tutaj powiem ogólnie czujniki, z tego względu, że lokomotywy te są produkowane w wersjach wielosystemowych i akurat ta na przykład lokomotywa ma tutaj czujniki od systemu Mirel, między innymi. Dlatego ogólnie powiem, okablowanie i czujniki należy sprawdzić. Zgarniacz szynowy to jest ten oto element. Końcówki rur, końcówki piasecznic. Piasecznice na tej lokomotywie są podgrzewane, także do nich doprowadzone jest również zasilanie. Układ hamulcowy. Zespoły hamulcowe czy nie są uszkodzone. Tarcze hamulcowe, czy śruby nie są powykręcane, czy tarcza hamulcowa nie nosi śladów nadmiernego zużycia miejscowego, czyli po prostu jakiegoś rowka, który mógłby powstać w momencie, kiedy na przykład na okładzinie ciernej byłby jakiś element, który by po prostu nam, no w cudzysłowie mówiąc, frezował tą oto tarczę hamulcową. Jeżeli chodzi o zestaw kołowy, oczywiście należy zwrócić uwagę na maźnicę. Amortyzator główny, który znajduje się tutaj, czy nie ma żadnych wycieków olejowych. Prowadnik zestawu kołowego, czy tuleje metalowo-gumowe nie są uszkodzone. Sprężyny pierwszego stopnia. Odbijak, jeżeli tutaj byłyby widoczne ślady uderzeń, ewentualnie ta płytka byłaby uszkodzona, no to już może nam coś dać do myślenia, że coś jest nie tak. Amortyzator pionowy, amortyzator obrotowy, poprzeczny. Te elementy nie mogą nosić śladów uszkodzenia, uderzenia, wycieku oleju, nie mogą być urwane śruby i nie mogą być uszkodzone oczywiście tuleje metalowo-gumowe. Przy pomocy latarki w okolicy środka wózka należy sprawdzić stan sprężyn drugiego stopnia. Oczywiście wszelkie zbiorniki piasku muszą być całe, nie mogą być uszkodzone, uderzone, przedziurawione. Idąc dalej, wskaźniki hamulca. Czy nie ucieka tutaj powietrze, jeżeli oczywiście lokomotywa jest uruchomiona. Elektromagnes systemu SKP. Też należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzony, czy jego mocowanie, czy nie ma problemu z jego mocowaniem chociażby.
Tutaj oczywiście wszelkie skrzynki od zasilania zewnętrznego, od testowania hamulca elektropneumatycznego, czy też nie są uszkodzone, nie są wyłamane, gdzieś przewody nie wystają. Komora i układ transformatora, także też należy sprawdzić, czy tutaj gdzieś nie ma wycieków oleju. Na podwoziu oczywiście tutaj można zobaczyć, sprawdzić, czy też nie ma nigdzie wycieków oleju, czy nie są nigdzie oberwane śruby, linki zabezpieczające i inne elementy mechaniczne. Oczywiście prócz elektromagnesów SHP na tej akurat lokomotywie zamocowane, zainstalowane są również inne systemy, w tym systemy niemieckie, i również wszystkie te czujniki musimy obejrzeć, czy nie ma z nimi jakichś problemów. Lokomotywę oczywiście należy obejrzeć z obu stron. I jeżeli lokomotywa już jest uruchomiona, to podnosząc odbierak prądu przystosowany do danej sieci, należy też dokonać jego oględzin. Czy nabierzniki nie są uszkodzone, czy ramiona, czy nie zwisają linki, czy przypadkiem z sieci trakcyjnej nie zaplątał się jakiś wieszak, bo czasami też się to zdarza. W tym przypadku akurat podniesiony jest odbierak przystosowany na sieć trakcyjną, która jest w Polsce, czyli 3 kV prądu stałego. Także ta lokomotywa ma 4 odbieraki i przystosowana jest do napięcia 15, 25 i 3 kV. Oczywiście 15 i 25 prądu przemiennego. Z drugiej strony oczywiście należy sprawdzić to samo, jak zdarza się czasami, że te złącza są wypięte, albo na przykład po serwisie, jeżeli były sprawdzane, to te złącza mają zdjętą blokadę, także też należy dokładnie posprawdzać te złącza, te hardingi, czy są w porządku. Czy szafka z bezpiecznikiem głównym jest zamknięta? Czy szafa z akumulatorami jest też pozamykana? Też należy sprawdzić. Przy wejściach do kabiny jest możliwość lepszego zajrzenia na wózki, obejrzeć zestawy kołowe. Zestawy kołowe monoblokowe, 1250 mm średnica zestawu koła nowego, 1770 bodajże koła już zużytego. O, proszę, a tutaj jest graficzne przedstawienie tego, co się dzieje ze zderzakiem po przekroczeniu sił, które może on na siebie, które może wziąć na siebie bez trwałego odkształcenia. Że tak oto się wywijają tutaj te elementy, stąd właśnie też te frezowania, te nacięcia, żeby metal się tutaj mógł odpowiednio rozrywać. Ta lokomotywa wygląda w porządku. Także tak w skrócie wyglądają oględziny zewnętrzne lokomotywy S186 Trax.